Cześć, tu Ziom Kafe, a to jest kolejny odcinek serii Obliviona. Jak widzicie, siedzę sobie na tronie. Tak. Wiecie, gdzie jestem? W Chorol. Właśnie kupiłem tutaj dom. Jestem z tego bardzo, ale to bardzo zadowolony, ponieważ dostałem klucze już i dostałem jakby nową misję, żeby zaopatrzyć ten dom w jakieś tam potrzebne materiały czy coś takiego, ale na razie pewnie na nie hajsu nie mam. Nie, no 3000 to może starczy na coś. Nie wiem, no zobaczymy. Tak na razie idę do tego domu. Zobaczę, jak to wygląda, ale jestem podjarany. Powiem wam normalnie, że domy kupiłem w Chorol. Nie wiem, to się nazywa. Ale Farmobila, Port Państwo, Wejnon. A ja czemu nie zaznaczyło mi tutaj tego mojego? A, bo ja tutaj mam, dobra. Na czym to ja? Kupowanie w domu. Tam jest tam gdzieś przy bramie, to pójdziemy sobie do bramy. Ale jestem podjarany, kurde, no normalnie. Wow. Dobra, gdzie mój dom? To jest mój dom? Taki fajny? Czy jaki? Który to? To jest? Gildia Wojowników, to na pewno nie mój dom. No dobra. To musi być mój dom. Tak, to musi być mój dom. Ale fajne. Mój dom. Mój dom. Ale fajny. Naprawdę, podnieciłem się tym. Powierzchnię mojego domu. Wczoraj było dobrze odwiedzić Setneus w towarach, powinien sobie nabić trochę mebli. Ale on pusty. Ale on fajny. Jacie Maciek. Ale fajny. Nawet dużo przez okno widać. Ale super. Bez kitu. Apartament. Apartament. Ja, gdzie? Maciek. Wow. Ale super. Mój pierwszy dom. I wygląda tak normalnie. Super. Super. Gdzie jest moje łóżko? Tu nic nie ma. Po drugiej stronie jest moje łóżko. Tak. Mogę się przespać. W swoim własnym domku. Tak. Ale super. Naprawdę. Wow. Się cieszę. To był bardzo cenny artefakt na drodze do tej kaplicy całej Sancetor. Byłem gdzieś tu i zdobyłem taki artefakt. On wart był dokładnie 20 tysięcy i pół, coś takiego. Coś takiego, tyle jakiś kosztował. To był topór szklany z jakimiś jeszcze tam mocami. Więc go sprzedałem, bo topór ogólnie niepotrzebny mi, ja nie lubię toporów. Więc po prostu go sprzedałem i wyszło tak jak wyszło, że kupiłem sobie za to dom. I to wczoraj, bo jak patrzyłem w czeskim mieście, to nigdzie nie mogłem znaleźć tego typa od sprzedawania domu. Dlatego poszedłem do Chorol i od razu znalazłem tą babkę w zamku, więc to było bez problemu akurat. Dobra, ale przejdźmy teraz do kupowania. Nie, to tu musi być. Taki mały sklepik, a mają tyle. Nie. Aha, już do mnie biegnie. Mama. Poczekać. Nie, naciągam strażnicy, nie mogę czekać. A nie, chcę szlak. Trzeba jakoś uciec. To jest chyba moje najlepsze hobby. To uciekam. Szybciej. Nie. Zamknięty. Nie, zapłacę opór aż 5 koron. Znaczy 5 złota. Super. Dobra, muszę iść znowu do tego typa. Ale super, kupiłem sobie domek. Ojej, jak się cieszę. Dobra, skrzypki oczywiście. Tu tak ktoś leży. Nie wiem, nie znam typa. Ale mi się gra przecięła na chwilę. Wow. No dobra, to poczekamy, żeby teraz nie było afery. To tutaj zamknięte. Skrzynki zobaczymy, co mają. Skrzynki na niepotrzebny. Pióro też nie. W beczkach. Wytrych. Dobra. I tu już 3 sztuki złota. To 3 sztuki złota. Tu było te. Dobra, to czekamy te 8 godzin. I otworzę ten sklep i kupimy sobie coś do domku. Ale super. Może kupię sobie jakieś skrzynki, żeby móc to przechowywać wszystko, ponieważ tyle mam tych rzeczy, że ho.
Nie wiem, czy te skrzynki znikają, czy nie znikają, ale mam nadzieję, że nie. Dlatego po prostu pochowam sobie tam rzeczy jakieś swoje. Klucze albo coś takiego. To chyba najbardziej jest. Nie mam nadzieję, że pomogę. Zaginęło? That's right. My daughter Dharma never came. Pomogę. I can't thank you enough for your kindness. She was supposed, in case it may be useful, she was with Blossom, her horse, I mean. Dharma loves that animal and would never willingly abandon. Dobra, spoko. Good. A ty co? Handel! 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 Muszę mieć handel. Dobrze wiedzieć. Miejsce do nauki, kwatery służby, dolne drapierie, draperie, salon. Sypialne, średnie draperie. Kurczę, takie drogie wszystko. Potarguj się trochę. No w sumie nie lepiej. Zbudowanie domowe idzie dalej, nie to nie. Kurczę. Może się to sprzedać, może. 10, 10, 10 i 10. O, masz to. Takie drogie ci posprzedaje rzeczy. Przywołanie zombie może ci sprzedam. Nie wiem. I zawołanie ci humanej, gdy sobie zostawię. Kurczę. Ten lichy kolejne duszy posprzedaje. Razy 4 będzie akurat dużo. No. Dobra. Have you found? I am so. I heard. A rather wioska na południu z Sorku, bo nigdy jest tam kupny, nie wygląda tak dobrze właśnie. Noran, Dapin, naucz mnie tego. Handlu. O! Negocjacje. Pertraktacje, targi, wszystko prowadzi do jednego celu. Uzyskanie najlepszej ceny na swoje towary. Osiąga stopień ucznia w handlu, gdy sprzedajesz teraz towar, jakieś przedmioty ewentualnie uszkodzone nie wpływają dłużej na ich cenę. Hurra! Zawsze lubiłem się uczyć. dobra. Masz jakieś łóżko? Nie masz? Szkoda. No dobra, to idziemy do szukania tej babki. Bo jako iż nie mamy kasy i nie możemy nic tam działać za dużo. Dobra, znajdziemy twoją córkę, ona jest tu. No dobra, może jakiegoś konia nam dadzą. Zobaczymy. Nie, za brzydki jesteś. Poza tym jesteś stary, masz około 20. no dobra. No to nie wiem, co teraz możemy porobić ciekawego. Na pewno przyjdziemy się tam. Ale to chyba nie w tym odcinku już. No, chyba nie. Ale na pewno w następnym. To nie może być za bardzo jakaś duża misja. Jeśli tylko zobaczymy, czy tu mają jakieś koniki ciekawe, czy coś na sprzedaż. I może kupimy konia, a może nie. Dlatego przekonamy się jeszcze o tym. Prowadzę po nocnym stanie. Chcesz kupić konia? No, chcę kupić konia. Są małe, żeby pokazać, co nie szybsze. Nie mam teraz 2500. No to za szkoda, kurczę. Ile ja mam? 1800. Kurczę, niedobrze. Mało tych hajsów. Może ci zawinąć konia jednego? Nie, no tak to nie będę robił. No cóż, raz kochodzi śmierć. Idziemy tam na piechotę. Chociaż konia bym sobie kupił. Ma trochę za drogę te konia, mi się wydaje. Dobra, mniejsza o konia, cieszę się, że mam dom. Ha! Mogę się w końcu przespać, tylko że przynajmniej nic nie mam jak na razie, ale. Ale mogę się przespać, to mnie najbardziej cieszy. Krwistą trawę. Nic przydatnego krwistej trawy. Zabrałem ją, ale i tak nie mam ciekawego w niej. No cóż, Oblivion. Dobra, to będzie na tyle. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i na razie.